Siemano, witam Was serdecznie. Dzisiaj sobie opowiemy o zestawie maczowym, czyli do metody odległościowej, przelotowy na dużą głębokość. Zaraz Wam pokazuję mój zestaw. Trochę wieje, mam nadzieję, że mnie słychać. Jestem na łowisku, które jest bardzo głębokie. Tutaj pod nogami już jest 4 metry. Dalej na maczu już jest ponad 6 metrów i cały czas rośnie. Więc tutaj będę łowił na odległości 25 metrów. To już mi... Już potrzebuję zestawu przelotowego. Mam go zbudowanego na fluokarbonie, żeby się nie plątał. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Opowiemy sobie teraz o budowie zestawu. Wędka długość 4,5 metra, żyłka główna 0,18, ale zacznijmy od haczyka. Haczyk numer 16 z czerwonego drutu. On jest dosyć spory, a pozwala mi założyć jedną, dwie ochotki. Nie ma problemu. Bardzo fajny haczyk. Grubość przyponu 0,12, to już naprawdę pozwala wyciągnąć duże, spore ryby. Długość przyponu 30 cm. Przypon z zestawem jest oczywiście połączony krętlikiem, a za krętlikiem od razu dwie śruciny. I to całe, czyli śruciny i krętlik, kładę na dnie. I to mi stabilnie pozwoli zaprezentować przynęte naleszczyki, które są moim celem, ale także w tych warunkach, gdzie mam boczny wiatr, fajnie ustabilizuje zestaw. I teraz między krętlikiem a spławikiem mam 1,20 m około linkę z fluokarbonu. To jest dosyć gruba linka, zresztą na pewno to widać, ale jej sztywność pozwala mi na to, że minimalizuje splątania. I teraz tak, tutaj mamy śruciny sygnalizacyjne, przypon, pamiętamy, to jest 30 cm, 40 cm wyżej mam obciążenie główne. I teraz, dlatego że to obciążenie główne 10 cm dalej niż przypon, to pozwala, że przypon tutaj o nie nie zahaczy. Nawet jak tutaj wpadnie haczyk, on się po prostu zsunie i najprawdopodobniej się ten zestaw nie splącze. Oczywiście splątania są, ale to minimalizuje, że ta odległość mi tutaj urosła. I 50 cm wyżej, kolejnie zwiększamy odległość, mam kolejne dwie śrucinki, one mi stabilizują cały zestaw w locie. To jest to, co ciągnie, te całe obciążenie skupione, a to mi stabilizuje. Oczywiście są zestawy też, że te obciążenie jest rozłożone, ale ja sobie wymyśliłem to w ten sposób. Czyli przypon 30 cm, 40 cm wyżej obciążenie główne, 50 cm wyżej jeszcze dwie śruciny. Spławik mam przelotowy, ale zanim do niego dojdziemy, to tutaj łączenie żyłki głównej z tym fluokarbonem jest za pomocą węzła zderzakowego, a tutaj przed węzłem jest jeszcze stoperek. I tutaj ten spławik dojedzie do stoperka, ten węzeł jest osłonięty. I teraz tak, tutaj mamy spławik przelotowy, który jest założony za pomocą oczywiście agrafki, że można go szybko sobie tutaj zmienić. Powyżej jest spławik przelotowy, duża głębokość, czyli stoper jest wykonany z żyłki, gdzieś tam daleko na kołowrotku. Mam nadzieję, że uda się to pokazać. A żeby zabezpieczyć ten po prostu krętlik, który się tutaj przemieszcza, mam dwa koraliki, większy i mniejszy. Większy jest od strony tutaj spławika, żeby zahamować ten krętlik, a mniejszy koralik jest, żeby po prostu zatrzymać się na węźle. I taki systemik pozwala mi, żeby ten stoper nie jest zbijany. Na pewno trochę jest, ale to minimalizuje zastosowanie dwóch właśnie koralików. Jeszcze mam nadzieję, że uda nam się pokazać nasz stoper. I zestaw będzie wygruntowany do tego momentu, że dosłownie będzie wystawał gdzieś tutaj centymetr. Dzisiaj nie kropeczka, bo jest za duża fala, ale myślę, że z centymetr wysunę tego spławika. Na pewno nie jest to zbytnio widoczne, ale tutaj mamy stoper wykonany z żyłki, z tej samej żyłki, co budowa zestawu. Gdyby to ciężko przechodziło przez przelotki, można użyć cięższej żyłki. Przykładowo, gdy mamy na szpuli 0,18, to można wykonać taki stoper z kilku stoperów, minimum 4,014. Taki zestaw idealny na silny wiatr, na podmuchy i po prostu użycie fluokarbonu powoduje, że tutaj się nie ma co splątać. To jest kilkukrotnie sztywniejsze niż ta żyłka 0,18, której nawet tutaj nie widać, a zwróćcie uwagę, jaki gruby jest ten fluokarbon. Można też to wykonać z grubszej żyłki. Jak film Ci się podobał, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i podziel się w komentarzu, jak Ty budujesz zestawy do metody odległościowej. Siemanko, cześć!